Biła 18:05, czekam aż się włączy nagrywanie. Super, startujemy. Dzień dobry, bardzo mi miło Państwa wszystkich powitać na naszym dzisiejszym webinarze na temat studiów w Holandii. Bardzo mnie też cieszy, że w ogóle było rekordowo dużo zapisanych osób, co znaczy, że temat jest ciekawy i na czasie. Są z nami dwie mentorki, Zuza i Kaja, które już studiują w Holandii i podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami. Ja na początku tylko powiem dwa słowa o edukat dla osób, które może jeszcze nie miały szansy się więcej dowiedzieć. Ja się nazywam Nina Wiertiła, jestem założycielką Edukat. Edukat jest platformą służącą do łączenia osób myślących, marzących o studiach za granicą z osobami, które już tam są. Te osoby, które już tam są, już przeszły tą ścieżkę, już odniosły sukces w tej aplikacji, dzielą się swoimi doświadczeniami i tak naprawdę przeprowadzają aplikantów przez całą swoją drogę. W tej chwili mamy już ponad 180 mentorów, wśród nich właśnie dziewczyny. I te osoby doprowadzają co roku mniej więcej 200-300 kolejnych nowych osób, które dzięki nam są w stanie wyjechać za granicę. Na koniec dodam tylko, że dla wszystkich tych osób, które są dziś na webinarze i które zapiszą się na konsultację, będzie wisiał taki przycisk umożliwiający zapisanie się na bezpłatną konsultację u nas, teraz go dodałam, będzie 5% rabat na wszelką pomoc Edukata z aplikacją na studia w Holandii, więc fajnie, że Państwo tu jesteście, bo dzięki temu będziecie mieli taką unikalną szansę. Tym samym przekazuję już mikrofon dziewczynom i myślę, że fajnie dziewczyny jakby się zaczęły od opowiedzenia, o czym w ogóle dziś będziemy mówili. Ja jeszcze tylko dodam, że na sam koniec będzie Q&A, czyli będzie, w ogóle włączę tryb Q&A od razu, żebyście Państwo mogli zostawiać pytania, na które będziemy odpowiadały na końcu. Jakoś tak, komu będzie bardziej pasowało, ten będzie odpowiadał. Ale teraz wracam do prezentacji, oddaję dziewczynom głos i myślę, lecimy. To tak, raz jeszcze witamy bardzo serdecznie. Ja się może przedstawię pierwsza, bo jestem pierwsza na slajdzie. Nazywam się Kaja Jurkowska, pochodzę z Warszawy, skończyłam tam liceum Kopernika w programie IB i zamarzyła mi się psychologia i wybrałam psychologię w Holandii, na Uniwersytecie w Tilburgu. I no i aktualnie właśnie kończę z powodzeniem póki co swój pierwszy semestr drugiego roku studiów na specjalizacji psychologii społecznej. Tak, także tyle o mnie, Zuza. Dzień dobry również. Ja nazywam się Zuza, jest napisane Zuzanna, ale nigdy się tak nie przedstawiam, także jestem Zuza. Też kończyłam IB w Koperniku, jest to zupełny przypadek i chyba się z Kają nigdy nie spotkałyśmy w szkole. Tak, to prawda, ja wiedziałam, że ty jesteś, ale to tyle. Tak, ja byłam wszędzie, ale teraz jestem już na trzecim roku, więc w tym roku kończę, piszę licencjat na Uniwersytecie w Maastricht, studiuję prawo. Studiowałam tam także nauki społeczne, zrezygnowałam z drugiego kierunku. Halo, Zuza. O, dobra, jesteś. Na chwilę cię straciłam, nie wiem jak Państwo, ale już jesteś. Okej. Okay. Jestem? Jesteś, tak. Przynajmniej u mnie. Dobra, super. Nie, to chyba o mnie też tyle, więc myślę, że... że możemy powiedzieć, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak, dziś będziemy rozmawiać, jak wskazuje tytuł, o studiach w Holandii. I w zasadzie, dlaczego te studia w Holandii są takie popularne, bo przynajmniej ja w pokoleniu mojego starszego brata, 8 lat starszego, nie słyszało się aż tak o studiach w Holandii, bardziej to były Stany, bardziej to była Wielka Brytania, a teraz ta Holandia jest bardzo popularna. No i dlaczego? Otóż przede wszystkim jest tu bardzo wysoki poziom. Tak jak tutaj jest na slajdzie, 6 z holenderskich uniwersytetów znalazło się na światowej topce 100 według Times Higher Education, co jest wysokim osiągnięciem. Programów po angielsku jest tutaj bardzo dużo w porównaniu z innymi krajami europejskimi, Unii Europejskiej, gdzie można właśnie znaleźć takie licencjackie, magisterskie jest nawet więcej,
doktoranckie również, więc dla każdego coś miłego, a także przystępne, czesne. W Holandii są zarówno uniwersytety prywatne, jak i publiczne oczywiście. Tutaj to, co napisałyśmy na slajdzie o czesnych, to się tyczy uniwersytetów publicznych. Jest ich, jeśli dobrze pamiętam, 13, 14, Zuza popraw mnie, jeśli się mylę, coś koło tego. I tak, właśnie, tak. No i to właśnie o te prywatne, o tutaj chyba przeskoczył slajd, o te uniwersytety chodzi. Tutaj ważne jest, żeby zaznaczyć, że te czesne co roku się trochę zmieniają, ale wszystko się co roku trochę zmienia. To jest kwestia inflacji, więc tak. To obecnie to przynajmniej dla mnie na drugim roku to było 2314, ale na pierwszym roku to jest połowa. Rok temu ja płaciłam 1160, 80, coś koło tego, więc właśnie Unia Europejska finansuje połowę czesnych dla osób z pierwszego roku. Ty, Zuzana, ale nie Unia, król. Bo... Kaju, król finansuje czesne w pierwszym roku. Tak. Król? Tak? A to nie wiedziałam, ja myślałam, że to Unia. A to jakiś wspaniały nie, ten nasz król. To jest prezent od króla, Williama Aleksandra. Ono, co nie dość, że nie dość, że jest za pierwsze rozpoczęte studia. Tak, oczywiście, za pierwsze rozpoczęte, czyli wieczni studenci niestety tutaj się nie ucieszą z tej informacji, ale pierwszorazowi studenci jak najbardziej. W kwestii stypendiów, przynajmniej w Tilburgu stypendium nie ma. Zuza, jak tam w Maastricht sytuacja? W Maastricht są stypendia dostępne. Są też stypendia w ogóle ogólnoholenderskie, jeśli ktoś ma na przykład jakieś tło związane z migracją albo tło związane z byciem w pierwszym pokoleniu osób studiujących, to tych stypendiów jest trochę ogólnoholenderskich. W Maastricht też mamy stypendium specjalne dla studentów pierwszego pokolenia. I to jest bardzo wysokie stypendium. Mało osób w Polsce się na nie łapie, ale jeśli ktoś jest tym szczęśliwszym, jest pierwszym pokoleniem studiującym, to można dostać kilka tysięcy euro rocznie. Super, to jest super sprawa. U nas niestety, przynajmniej ja nie słyszałam o żadnych stypendiach takich dla osób pierwszorocznych, o finansowaniu całego toku studiów, niestety nie. I tutaj od razu, będąc przy pojęciu stypendium, warto też wspomnieć, że znowuż, przynajmniej w Tilburgu, nie ma stypendiów za dobre wyniki. Niestety. To jest jeden z niewielu minusów studiów tutaj, jakie jestem w stanie sobie wymyślić. Bo niestety nie jest tak jak na Uniwersytecie Warszawskim, czy w ogóle na innych polskich uniwersytetach, że ze średnią jakąś tam dostajesz pieniądze. Niestety u nas tak to nie działa, ale benefitów jest wiele i o tym będziemy też mówić. Tak. Jeśli mogę się jeszcze wtrącić przy pieniądzach, jasne. Bo pieniądze to jest bardzo duża kwestia przy wyjeździe za granicę. Bardzo często mówi się o tym, tak, że to na pewno jest droższe. Nie jest, liczyliśmy to wiele razy z moim tatą, wyprowadzenie się i mieszkanie w osobnym mieszkaniu w Warszawie i utrzymanie się w Polsce jest porównywalnie drogie do utrzymania się w Holandii rocznie, nawet z wczesnym. I co jest bardzo ważne, tak jak Kaja mówi, stypendiów za naukę nie ma, nie można dostać stypendium rektora, ale państwo holenderskie ma o wiele lepiej rozwinięte granty studenckie. Istnieje coś, co nazywa się Basisbeurs oraz inne różne pożyczki studenckie, które w Polsce są bardziej ograniczone. I w Holandii obywatele Unii Europejskiej, którzy mają pracę, i ta praca to już jest kwestia prawna, ale wcale nie musi być to 18 godzin, nie musi to być 20, wystarczy w zasadzie jedna zmiana, chociaż zwykle i tak studenci decydują się na 2-3 zmiany w ciągu tygodnia, można otrzymać bardzo dużo pieniędzy od państwa w zasadzie bezzwrotnie, nawet do 900 tysiąca euro i nawet do 500 euro na mieszkanie dodatkowo. Także jeżeli chodzi o pieniądze, tak, tutaj, Holandia jest tutaj warunkiem jest chyba tylko ukończenie tych studiów w ciągu 10 lat. Coś takiego mi się obiło o uszy, więc wydaje mi się, że to jest do zrobienia jak najbardziej. Do tego też parę moich znajomych korzystało z czegoś takiego jak Student Rising Product, czyli zniżka też właśnie dla uczniów pracujących na transport publiczny, co tutaj jest dość przydatne, dlatego że Holandia jest na tyle małym krajem, że można go zjeździć pociągami praktycznie no najdalej z jednego punktu do drugiego to jest 3,5 godziny do 4.
Dla nas to jest może dziwne, dla mnie to przynajmniej było dziwne. Jakby ktoś mnie zaprosił na posiadówkę na wieczór do Łodzi z Warszawy, to bym absolutnie nie pojechała. A z Tilburga do Hagi jest taki sam dystans i jeżdżę z wielką przyjemnością. Więc tutaj te zniżki na transport publiczny, i to się tyczy też autobusów, właśnie metra, tramwajów, pociągów, co tam w tym mieście, w którym byście mieszkali, będzie. Tylko to tak właśnie, jak mówiła Zuza, się tyczy tego, czy pracujesz. Teraz w tym roku chyba ta liczba godzin została mocno obniżona, z tego, co mówisz, takiego do właśnie jednej zmiany, czy coś takiego było, że zmieniły się warunki ostatnio? To jest bardzo ważna kwestia, to jest kwestia prawa unijnego. Nie ma czegoś takiego, i proszę nie dać sobie wmówić, że jest coś takiego jak wymagana liczba godzin do tego, żeby otrzymać dodatek studencki. To jest nieprawda, jest to kłamstwo i manipulacja ze strony rządu holenderskiego, która ma zniechęcić do aplikacji tego typu granty. Faktycznie można mieć ten wniosek odrzucony przy pierwszym razie, kiedy się nie ma tam wyrobionych 12, 16 czy iluś godzin. Trzeba się od tego wniosku wtedy grzecznie odwołać. Dlatego, że w prawie unijnym nie można wymagać konkretnej liczby godzin do przepracowania. Jedyny warunek, który sąd CUE uznał, to jest, że musi to być znaczący dla życia przychód. To wspaniale, że to mówisz, bo właśnie z tych holenderskich przepisów, z które ja czytałam, ja akurat z tego nie korzystam, ale z tych holenderskich przepisów właśnie wynika jasno, że są te godziny, więc fajnie jest mieć studentkę prawa, która to wyjaśni. Ale to jest nieprawda, to jest kłamstwo i... Dzięki za objaśnienie, no i super, czyli nawet lepiej, czyli nawet łatwiej, wszystko tak. Da się zrobić. Widzę wszystko Q&A, jedno pytanie, do którego odniosę się już teraz, bo potem będzie więcej pytań o Q&A. Jest pytanie o mieszkania i mają Państwo szczęście, bo dokładnie o tym jest następny slajd. Może najpierw podzielimy się swoimi doświadczeniami, bo jednak o doświadczenia tutaj też chodzi. Ja nie znam żadnej osoby w moim otoczeniu, która przez brak lokum musiała przerwać studia albo wrócić, albo nawet ich nie zacząć. Może jest to moja szczęśliwa bańka, ale nie znam ani jednej takiej osoby, więc oczywiście nie jest to łatwe, ale mieszkanie znaleźć się da. Ja znalazłam swoje mieszkanie i na pierwszy rok, i na drugi rok. No nie byłam w sytuacji krytycznej, że musiałam na przykład podczas pierwszych tygodni szkoły mieszkać w hotelu, ani nic takiego, więc da się to zrobić i właśnie przybliżymy parę jakichś tam strategii i parę tipów, jak to zrobić, żeby było jak najmniej stresu. Ja też nie miałam problemu z mieszkaniem większego, to znaczy faktycznie nie udało się tego mieszkania znaleźć online w moim przypadku i musiałam pojechać na miejsce, ale ostatecznie znalazłam mieszkanie, jestem w tym samym mieszkaniu trzeci rok, więc znalazłam też bardzo dobrych właścicieli i jest mi z nimi dobrze. Znam też bardzo dużo osób innych i pomagałam znaleźć mieszkania kilku osobom też i też nie było z tym nie wiadomo jakich problemów. Nie warto się zniechęcać i trzeba być po prostu bardzo wytrwałym, tak, bo faktycznie odwołanych viewingów, tak, i po prostu działać. Nie znam nikogo, kto nie znalazłby mieszkania osobiście. Wiem o chłopaku, który postanowił mieszkać w namiocie przez rok, ale dobrze mi wiadomo, on po prostu nie znalazł mieszkania do września, a potem postanowił, że w ramach manifestu społecznego nie będzie już tego mieszkania szukał i mieszkał przez rok w namiocie, ale to nie była jego decyzja zmuszona. On po prostu postanowił to zrobić. Jest to taka ciekawostka, anegdota, którą zawsze opowiadam, że można i tak. Ja o takiej sytuacji słyszałam nawet w Tilburgu. Mamy taki fajny park w centrum miasta i tam jest stałe pole namiotowe, po prostu ludzie tam mieszkają w takich przyczepkach, namiotach i słyszałam, że właśnie w ramach manifestu 2-3 lata temu paręnaście czy parędziesiąt studentów robiło namioty, bo sytuacja była trudna, ale przynajmniej w Tilburgu i widzę, że też w innych miastach bardzo, bardzo prężnie się rozwijają nowe inwestycje specjalnie dla studentów. Tylko w Tilburgu w ciągu ostatnich 2 lat oddali 2 całe budynki, co jest razem to obejmuje 400-500 osób, więc to są naprawdę fajne liczby i oni widzą ten problem i starają się coś z tym robić. To nie jest tak, że oni zamykają oczy, oj, mieszkań nie ma, trudno, radźcie sobie. Naprawdę coś się dzieje. Różne agencje się tym zajmują, robią całe bloki tylko dla studentów, takich mieszkanek, pokojów, a la akademik. Ważne też do zaznaczenia, porównując trochę ze studiami w Polsce, tutaj nie ma za bardzo czegoś takiego jak akademik, który nam przysługuje z tytułu tego, że jesteśmy studentami.
Jest to tylko na kilka kierunków. Wydaje mi się, że na przykład w Utrechcie na Liberal Arts przyjęte osoby dostają automatycznie miejsce w akademiku, który jest na kampusie, bo to jest tak jakby część tego doświadczenia, część całego procesu i oni tak to opisują. Ale no, to jest grono szczęśliwców. Nie ma co się oszukiwać, że znacząca większość uniwersytetów zaznaczy od razu, że... O, mój internet, tutaj widzę, że miał problem, ale już jest. Większość uniwersytetów zaznaczy, że to nie jest specjalnie ich sprawa, że jeśli nie mamy lokum, najlepiej, żebyśmy nie przyjeżdżali. Niemniej jednak ja sądzę, że to jest bardzo uproszczone podejście i jednak warto próbować, nawet jak się nie ma od razu tego lokum. O, Zuza coś wywaliło niestety z naszego spotkania. Mam nadzieję, że zaraz szybciutko wróci. Czy mnie na pewno dobrze słychać? Proszę dać mi znać w czacie, bo też mam nadzieję, że chociaż jedna prezenterka jest od razu dostępna. O, Zuza widzę, że już wraca. O, super, bardzo się cieszę, że mnie super słychać. Dobrze, no to ja zacznę już wątek. Zuza tutaj widzę, że powoli dołącza z powrotem. Tak jak mówimy, problem jest, nie jest on kategorycznie nie do rozwiązania, jest jak najbardziej, niemniej jednak warto zacząć rozglądać wcześnie. Nawet teraz, jeśli ktoś z Państwa albo z Państwa dzieci myśli o studiach w Holandii w najbliższym roku akademickim, warto już teraz choćby poszukać agencji, zobaczyć, kiedy będą daty przyjęć nowych studentów do jakichś pokojów, do akademików prywatnych, bo są też takie rzeczy. Tak jak mówiłam, nie ma akademików publicznych, to znaczy nie ma tak, że Uniwersytet w Tilburgu ma swój akademik, Uniwersytet Eindhoven ma swój akademik. W Tilburgu, bo mówię właśnie z doświadczenia, jest taki akademik prywatny, nazywa się Talent Square, jest on w centrum miasta i on przysługuje tylko studentom pierwszorocznym i to są takie pokoje, że jest tam własna łazienka, ale dzielona kuchnia z 5 czy 6 innymi osobami. Najprawdopodobniej inne uczelnie też mają coś takiego. Bardzo dużo jest też takich inwestycji studenckich. To już jest budżet raczej 800-1200 euro miesięcznie, więc to jest trochę większy budżet. I to są takie po prostu już inwestycje, w których to są studia. To nie są już pokoje, to nie są tak jak w akademiku, że jest coś dzielonego. Tam są studia na wyłączność. Zwykle jest to bez oddzielonej sypialni, no ale jeśli jest to jedna osoba, to nie ma najmniejszego problemu z czymś takim. Ja na przykład właśnie pierwszy rok w takim budynku z takiej inwestycji mieszkałam i to był wydatek rzędu 1100-1200 euro miesięcznie. Drugi tutaj ważny punkt to nie ograniczać się do tego, co wyjdzie w Google w pierwszym szukaniu, bo to nigdy nie będzie to. Szukajmy po angielsku, szukajmy po holendersku. Pokój po holendersku to kamer, czyli wpisujemy kamers i miasto, Amsterdam, Rotterdam, Haga, Leiden, Utrecht, Tilburg. Nie ograniczajmy się do tego, co się pojawi na pierwszej stronie w Google, bo to bardzo rzadko będzie to. Szukajmy studios, apartments, rooms, kamers, wszystko. I też warto nawet spojrzeć na oferty biur nieruchomości, które działają tylko w jednym mieście. Czyli można poszukać na przykład biuro nieruchomości Tilburg, biuro nieruchomości Eindhoven, Nijmegen, Amsterdam. Może coś takiego wtedy wyjdzie. Patrzę, jak tam stan Zuzy. Widzę, że jest w spotkaniu, ale jeszcze nie jest podłączona. Jestem. O, jesteś, super. Nie, ja wszystko słyszę, tylko moja kamera postanowiła. Dobra, ekstra. Się odłączyć. Ale dodając do tego, co ty mówisz, w Maastricht ta sytuacja mieszkaniowa jest chyba nie najgorsza, jeżeli chodzi o Holandię. Co prawda samo życie w Maastricht jest droższe, dlatego że jest to jedno z najdroższych miast w ogóle, na przykład mamy bardzo drogie podatki. Natomiast jest bardzo dużo prywatnych właścicieli mieszkań. Jest to też jedno z bogatszych miast Holandii, Niderlandów, bo nie jest w Holandii, z Limburgii. Ale jest bardzo dużo prywatnych właścicieli mieszkań. Bardzo mało osób płaci więcej niż 600 euro miesięcznie za swoje mieszkanie. Wow. Z rachunkami. I to są mieszkania czy pokoje? Znaczy pokoje w mieszkaniu. Natomiast ja wynajmuję pokój. Też kosztuje mnie to około 1500 euro miesięcznie, ale mieszkam z dwoma moimi przyjaciółmi. Wynajęliśmy to razem.
A znam też osoby, które wynajmują w samym centrum miasta za 400 euro pokój, większy od mojego pokoju. I jest to pokój z oddzielną kuchnią, czyli jakby nie dzielą kuchni z nikim. Więc praktycznie takim aneksikiem swoim własnym, ekstra. No to właśnie tutaj, jeśli chodzi o ceny tych jakby w ogóle różnych typów mieszkań, no to właśnie pokój to będzie w przybliżeniu 350-650, już z bardzo szerokim interwałem, bo to zależy właśnie, tak jak Zuza mówi, od miasta, nawet od części miasta, od bliskości do uniwersytetu, do sklepu. Bardzo wiele jakby jest czynników, które na to wpływają, ale tak powiedziałabym, że pokój to jest 350 w bardzo optymistycznym scenariuszu, do 650 w trochę mniej optymistycznym. Studio, czyli jakby jeden pokój bez dzielonej żadnej sypialni, to powiedziałabym, że to jest 800-1200. No i takie mieszkanie, jeśli ktoś ma budżet, możliwości, to takie mieszkanie normalne, na przykład salon, osobna sypialnia, no to to jest 1300 do... w sumie do końca, no są, budżet jest tutaj, patrząc po ogłoszeniach, są bardzo różne ceny. No tutaj w Tilburgu, jeśli chodzi o takie inwestycje, a no właśnie, i takie inwestycje typowo studenckie, to są na przykład z takiego biura nieruchomości Magisrent, oni właśnie budują takie, powiedzmy, akademiko mieszkania i tamte ceny to jest około 900 do nawet 1800, więc no ale takie 1800 to już jest 60-70 metrów, osobna sypialnia, piekarnik, zmywarka, po prostu wszystko cudawianki. Więc budżet też nie powinien być problemem, tym bardziej jeśli ktoś jest sam. Troszkę inna sytuacja jest, jak ktoś zamierza przeprowadzić się na przykład z partnerem. Ja jestem w takiej sytuacji, nam było trochę trudniej, bo dość rzadko do pokojów czy do studiów można zarejestrować się w dwie osoby. Co też tutaj warto wspomnieć, w Holandii, jeśli chce się studiować podczas na dłuższy czas niż tylko wymiana, trzeba, a nawet jeśli nie trzeba, to po prostu warto się zameldować. I ta kwestia meldunku to jest też coś, na co warto zwracać uwagę przy ogłoszeniach mieszkaniowych. Zwykle ogłoszenie powinno mówić, czy to jest na jedną osobę do zameldowania, czy na dwie, czy na trzy, czy na więcej, to jest rzadkość, ale nie warto się mylić, że na przykład mieszkanie 80 metrów to na pewno będzie na dwie osoby, bo widziałam parę przypadków, że mieszkanie na 30 metrów ma dwie rejestracje, a mieszkanie na 80 ma jedną, bo jest tam zameldowany właściciel, no i po prostu nie chce meldować tam drugiej osoby. Więc też rzecz do przyuważenia i do zwrócenia uwagi przy szukaniu mieszkania to jest, ile meldunków jest, a ile jest potrzebnych. No jeśli oczywiście jest się samemu, to jest to jeden meldunek i to jest bardzo łatwo zrobić. Tak, Zuza, czy masz coś do dodania na ten moment? Dobra, ja na razie nie słyszę Zuzy niestety, ale... W takim razie idziemy dalej, jeśli chodzi o mieszkania. Trzeci punkt, to jest nawet dla mnie dość nowinka. Zorientuj się, czy przy uczelni nie działa housing office. Mi się wydawało, że przy mojej uczelni nie ma czegoś takiego i dopiero wtedy, kiedy w zeszłym roku dość niespodziewanie agencja współpracująca z uniwersytetem zakończyła nam umowę bez takiego, no, jakiegoś szanującego się nawzajem odpowiedzenia. Zrobiliśmy niewielką aferę mojemu uniwersytetowi i tak się dowiedziałam, że jest tam lista, na którą się można zapisać i oni wysyłają oferty, które jako uniwersytet dostają od landlordów. Więc można się dopytać. Z jednej strony uniwersytet oficjalnie mówi, że umywa ręce i że to nie jest w ogóle ich interes, czy my znajdziemy takie mieszkanie, czy nie, a z drugiej mają coś takiego. Więc mimo, że mogą nie mówić tego na oficjalnych stronach, warto tam zadzwonić, czy się dopytać, może studenta z wyższego roku, jeśli się zna. Może też oczywiście, jeśli chodzi o Tilburg, Maastricht, pytać nas, my się dowiemy takich rzeczy. Czy są po prostu takie rzeczy, bo to jest zwykle ukryte i niezbyt chcą o tym mówić, żeby po prostu nie było tam listy chętnych rzędu 1500 osób. I ważna sprawa jest też, że ponieważ... No jesteśmy jednak międzynarodowymi studentami i wszyscy przyszli studenci z Polski będą międzynarodowymi studentami, to często mamy ograniczone możliwości językowe czy prawne. Po prostu mamy większe szanse paść ofiarami oszustwa niż osoby,
na miejscu, które posługują się wiele językiem holenderskim, których rodzice tam pracują, żyją od zawsze i tak dalej, i tak dalej. Ale w Holandii jest bardzo dużo bezpłatnej po angielsku pomocy prawnej, ludzi, którzy sprawdzają kontrakty, sprawdzają umowy, upewniają się, że takie miejsca istnieją, że faktycznie właściciel mieszkania jest właścicielem mieszkania, więc z tym też nie ma problemu, także trzeba być ostrożnym, ale nie wolno się bać. To są dwie bardzo różne rzeczy. Tak. I ostrożność jest super, ale obawianie się, że się nie uda, no a czy ja dam radę, ale jak to będzie i tak dalej, to jest tylko kompletny paraliż i niepotrzebny niepokój, bo się uda. Jak się ma udać, to się uda i nigdy nie jest się samym i zawsze są rozwiązania i trzeba być sprytnym i wytrwałym. No i ostatni punkt, tak jak Zuza mówiła, że jej to pomogło i mi zresztą też to pomogło. Najlepiej, jeśli macie taką opcję, nawet w wakacje na początku lipca czy pod koniec czerwca, wybrać się z rodzicami czy z przyjaciółmi na parę dni i po pierwsze pochodzić po różnych biurach nieruchomości, które są na miejscu, podejść do uniwersytetu, zapytać, czy oni mają coś takiego, pochodzić po ulicach, po słupach ogłoszeniowych, czy nie ma przypadkiem ogłoszenia wynajmu mieszkania, mieszkanie i na pewno też łatwiej jest być na miejscu, jeśli wyskoczy nagle jakieś oglądanie mieszkania, bo te viewingi niestety bardzo często są ogłaszane z dnia na dzień w takich biurach nieruchomości prawdziwych. Ja na przykład miałam wiele takich sytuacji, że zapisuję się na viewing i przez 2 tygodnie ani widu, ani słychu i potem 2 tygodnie później dostaję maila, no viewing jest dzisiaj o 20:20. A ja jestem w Warszawie w swoim domu i bawię się świetnie. I po prostu nie miałam jak się o tym dowiedzieć. Więc najlepiej najlepiej po prostu być na miejscu i na przykład parę dni przed wyjazdem powchodzić na strony, pozapisywać się na jakieś viewingi, no i mieć nadzieję, że kilka z nich się pojawi wtedy, bo na pewno się jakieś pojawią. Te viewingi, szczególnie w takim okresie gorącym, typu lipiec, sierpień, one są codziennie z biur podróży, z biur nieruchomości różnych. Codziennie, parę razy dziennie. Ja teraz w lipcu, szukając mojego obecnego mieszkania, przyjechałam z rodzicami. Codziennie, byliśmy tutaj 3 dni, obejrzeliśmy 7 mieszkań. Bardzo napięty grafik, ale po prostu tak to wtedy wygląda. I też nie zniechęcać się, bo na tych viewingach będzie dużo ludzi. Po prostu będzie. Ale no, chodzić, pisać, dzwonić i w końcu coś się uda. Po prostu. W moim przypadku się przeprowadzałam w COVID-zie, więc był wielki lockdown w Holandii w tym czasie i jak ja przyjechałam, to nie miałam nawet wstępu do agencji nieruchomości, nie pozwolił mi tam wejść. I mieszkanie, które udało się znaleźć, to w zasadzie znalazł mój przyjaciel, z którym potem mieszkałam i był to kompletny przypadek i znaleźliśmy je na Facebooku. Więc on znalazł mieszkanie na Facebooku, a ja w przeciągu 2 godzin byłam na viewingu. I po prostu powiedzieliśmy, że podpisujemy umowę od ręki, jak nam ją da. Nawet nie pozwoliliśmy, żeby inne osoby doszły do viewingu. Bardzo dobrze. Ja zrobiłam tak samo w tym roku. W tym roku mi się udało znaleźć mieszkanie bądź co bądź przez właśnie housing office mojego uniwersytetu. No i po prostu akurat byłam na miejscu, wzięłam mamę, wzięłam mojego ojczyma, pojechaliśmy, fajne, bierzemy i tyle. Tak. Powiedziałam, że jeśli będę się zastanawiać chociaż godzinę, to ktoś mi to sprzątnie sprzed nosa. Tak. Jeśli chodzi o Facebooka, fajnie, że wspomniałaś o Facebooku, to jest też kwestia, tak jak mówiłaś, bądź ostrożny, ale się nie bój. Da się znaleźć na Facebooku mieszkanie. Przede wszystkim na Facebooku studenci wynajmują też mieszkania. Podnajmują mieszkania, bo jadą na wymiany. Więc dużo takich wielkich domów na 8 osób, na 8 pokojów i tam po prostu jest taki dom studencki, pełne życie studenckie, razem obiady, razem tutaj imprezy i to często się pojawia właśnie w tych połówkach roku, czyli po semestrach, czyli mniej więcej teraz też jest taki napływ, no bo wyjeżdżają studenci magistrowie, no i w lipcu, sierpniu też są takie napływy, więc po prostu trzeba patrzeć. No nawet tak na zdrowy rozum, czy to ogłoszenie nie wygląda zbyt dobrze, że mieszkanie 3-pokojowe kosztuje 500 euro, czy pada fraza, wyślij mi screenshot tego postu, a dam ci szczegóły, wtedy wiadomo, że to jest scam, bo wtedy wiadomo, że taki człowiek ma takich ogłoszeń 15 i po prostu chce wiedzieć, o które dokładnie tobie chodzi. Więc to też trochę z praktyką już wchodzi, nie wysyłać zdjęć dowodu, zanim
Zdjęcia dowodu wysyłać, jeśli bardzo trzeba, ale ja zawsze je opatruję znakiem wodnym. W Canwie, w Gimpie to można zrobić bardzo szybko, żeby po prostu taki dowód nie został ukradziony. I najważniejsze, nie płacić nic, zanim nie będzie umowy. Bo na to się naciągło parę moich znajomych, niestety. Stracili fajne pieniądze, bo przesłali pieniądze, zanim dostali umowę. I potem się okazuje, że ta umowa jednak nie została nigdy wysłana, pieniędzy nie ma, landlorda nie ma, mieszkania nie ma. Tak, tak, tak. No to jest jeszcze dużo tipów, mogłybyśmy pewnie mówić o tym ze 3 godziny, ale no, myślę, że powinniśmy zaadresować słonia w pokoju, czyli tegoroczne wybory w Holandii, bo myślę, że wiele z Państwa jest tutaj z nimi... Tak, gorący temat. Właśnie dlatego, że w Holandii wygrała najbardziej skrajna prawicowa partia antyunijna wybory. Tylko co to znaczy wygrała wybory? Bo jest to bardzo skrajnie inny system do tego, który mamy w Polsce. W Polsce, kiedy mówimy, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło większość głosów, czyli najwięcej głosów ze wszystkich, to mówimy o skali rzędu 30%. W Holandii bardzo rzadko jest to powyżej 20%. W tym roku jest to 23%, więc jest to powyżej 20%, ale jest to 23%. Więc zwycięstwo to bardzo dużo powiedziane. I taki szybki crash course holenderskiej polityki, czyli jak działa holenderski parlament. W Holandii, tak samo jak w Polsce, mamy system parlamentarny, ale mamy monarchię, co i tak nie robi wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o to, jak działa rząd, to znaczy jak się rząd tworzy. Natomiast różnica jest taka, że próg wyborczy w Holandii wynosi 1,5%. 1,5% to prawie nic, więc do parlamentu wchodzi dużo więcej partii niż w Polsce. Więc rząd jest często koalicyjny, zwykle koalicyjny, bardzo rzadko, jeśli w ogóle może się tak zdarzyć, że ktoś w ogóle otworzy rząd jednopartyjny. Bardzo chciałam znaleźć graf tego, jak wyglądają wybory, natomiast wybory w Holandii są dzielone na gminy i udało mi się znaleźć tylko poszczególne grafy dla gmin, więc ich nie zamieszczałam. Ale rozkład jest mniej więcej taki, że tych partii jest chyba 8 albo 9 w parlamencie, w tej chwili będzie. I właśnie PVV, czyli nasz słoń, w pokoju zdobył 23% głosów. No okej, okay. No i co z tego? Co to dla nas studentów znaczy? Kaju, chcesz przejąć pałeczkę na chwilę? Tak, ja bym chciała zaznaczyć, że to, co powiedziałaś o tym rządzie koalicyjnym, w naszym przypadku jest bardzo ważne. Bo dopóki nie zawiąże się koalicja, to nic się nie wydarzy. Po prostu nie mają co robić, bo nie są jeszcze u władzy. A w zasadzie no jedyne, co mogą zrobić z naszą sytuacją, czyli sytuacją studentów, imigrantów, którymi jesteśmy my, dopiero jak przejmą władzę, to mogą cokolwiek zacząć planować robić. I sytuacja jest też taka, że z Wildersem na razie nie ma za bardzo kto wejść w koalicję, po prostu mało kto chce. Partia, która wcześniej mówiła, że może wejdzie w koalicję, jednak uznała, że chyba jest troszeczkę zbyt ekstremistyczny dla nich. Nawet dość bardzo prawicowa partia, która się nazywa, teraz nie pamiętam, Mój Chłopak, który trochę bardziej się tym interesuje, porównując do naszej Konfederacji, oni też nie są tej koalicji. Więc póki co Wilders po prostu szuka i trzepie i kto tutaj będzie w koalicji, bo ja bardzo jej potrzebuję, a na razie nie może niczego znaleźć. Więc ważne jest to, że póki co ta wygrana jeszcze nie jest decydująca o wszystkim, co się wydarzy, bo nie wiemy, kiedy ten rząd się zawiąże. Ostatnio, w ostatnich wyborach, te wybory były w ogóle przyspieszone przez to, że nasz były premier Mark Rutte uznał, że jednak sobie nie poradzi, pokłócili się właśnie o migrację ze swoimi koalicjantami, więc dlatego te wybory były przyspieszone. A w poprzednich wyborach zawiązanie koalicji zajęło ponad 200 dni, to jest prawie rok, ponad pół roku. Więc póki co 2 tygodnie czy 3 tygodnie po wyborach to jeszcze jest mały pikuś. Na razie nic nie wiadomo. Jaki jest problem? Jaki właśnie jest ten słoń w pokoju, którego wszyscy tak się boimy i czytamy, odświeżamy wiadomości holenderskie? No oni chcą ograniczyć napływ zagranicznych studentów, bo jest problem właśnie z mieszkaniami, bo wiele osób kończy tutaj studia i potem wyjeżdża, więc siły roboczej, intelektualnej tutaj jest mniej niż zakładają, że być powinno. I chcą zmniejszyć ilość i dostępność i jakby
zasobność angielskojęzycznych programów. Ale tak jak tutaj jest na slajdzie, czy mamy się martwić? Na razie nie. Bo tak jak mówiłam, koalicji jeszcze nie ma. To, że wybory zostały, to u nas to nie jest tak szybko jak u nas, że u nas koalicja właśnie 15 października zapowiedziała się jako koalicja już w trakcie wyborów, przed wyborami. Kto wygrał, ten wygrał. Wiadomo, wszystko jest, rząd zaprzysiężony w miesiąc. To nie tak. To nie tak. Tutaj trzeba poczekać na to, co się wydarzy, jak ten tok pójdzie, bo Wilders ma bardzo ekstremistyczne właśnie poglądy na tych internationalsów, szczególnie też na muzułmanów. Bardzo to jest ekstremalne, to co on chce zrobić i szczerze mówiąc, tak przynajmniej moim zdaniem realistycznie, to jest mało wykonalne, żeby on zrobił wszystko to, o czym marzy. Także na razie key point, na razie się nie martwimy, na razie obserwujemy rozwój sytuacji, ale już uspokajamy i następny slajd, Zuza, jest twój. Ty to świetnie wytłumaczysz, dlaczego się jeszcze nie martwimy. Tak. Nie martwimy się, dlatego że Niderlandy wciąż jeszcze są w Unii Europejskiej. To znaczy, że najgorsze, co może się wydarzyć, musi być dalej zgodne z prawem unijnym. To znaczy, że niewiele może się wydarzyć, ponieważ wciąż muszą jednak przestrzegać prawa unijnego, co znaczy, że nie mogą w żadnym wypadku łamać tego prawa, więc nie mogą nas dyskryminować na podstawie naszego pochodzenia. Więc to na pewno się nie wydarzy. To znaczy, że na etapie takim aplikacyjnym nie będzie można na przykład ograniczyć napływu studentów pod tytułem nie możesz teraz już aplikować, dlatego że nie jesteś Holendrem. Taka rzecz się nie wydarzy i to miejsca mieć nie będzie. To prawda, jak Kaja powiedziała, że Wilders po prostu bardzo, 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 bardzo mega chciałby ograniczyć po prostu napływ w ogóle studentów z zagranicy poprzez ograniczenie kierunków anglojęzycznych. I to jest możliwe do realizacji. Można na przykład odebrać tym kierunkom, które są anglojęzyczne, na publicznych uniwersytetach jakby taką certyfikację. Tak jakby one nie będą uznane i na przykład albo będą musiały być sprywatyzowane, będą musiały być bardzo drogie, to jest tak 10-15 tysięcy euro rocznie, albo w ogóle nie będą mogły być prowadzone przez uczelnie publiczne. Ale to na pewno się nie wydarzy przez x lat jeszcze. I jest raczej mało prawdopodobne, dlatego że studenci międzynarodowi to jednak są pieniądze i to jest ten punkt drugi. Uczelnie nas potrzebują. Jesteśmy ważni, tak samo jak ważni są wykładowcy anglojęzyczni. Nie wiem jak u ciebie, Kaju, w Tilburgu, natomiast u mnie mój własny rektor mojego wydziału, a nawet cały w ogóle dean uniwersytetu wysłali nam maile mówiące o tym, że jesteśmy fajni i na pewno nas nie porzucą. Maastricht zresztą już wiemy o tym, że stara się już w rządzie o tym, żeby mówić, że jest w ogóle w specjalnym regionie granicznym, w Limburgii. W związku z tym w ogóle nie powinien podlegać pod te same reguły, dlatego że więcej ludzi nie mówi po holendersku w obrębie 100 kilometrów w ogóle promienia niż po holendersku mówi. Na przykład, u nas była podobna sytuacja, też dostaliśmy właśnie bardzo uspokajającego maila, że jesteście dla nas ważni, dla nas nie ma znaczenia skąd jesteście, w jakim języku mówicie, jesteście społecznością Tilburg University i taką pozostaniecie i my będziemy nadal otwierać się na możliwości studentów międzynarodowych. Jest też u nas dość dużo po prostu nauczycieli, wykładowców, którzy nie mówią po holendersku, nie są Holendrami, więc też jeśli miałaby nastąpić całkowita niderlandyzacja tutaj edukacji wyższej, to by im też zajęło czas po prostu znalezienie wykładowców. Są uniwersytety, na przykład Uniwersytet Techniczny w Eindhoven, czyli TUE, gdzie znacząca większość, jeśli nie wszystkie, jeśli dobrze kojarzę, programy są w języku angielskim. I tam po prostu bardzo dużo wykładowców nie jest Holendrami. Są na przykład, jak to się mówi, absolwentami doktoratów tutaj, są doktorantami uczelni z zagranicy, którzy po prostu potem zostali jako kadra. No i właśnie mówię, jeśli miałoby się tak stać, że absolutnie wszystkie kierunki nagle stają się holenderskie, to po prostu nie masz tylu holenderskich wykładowców, z jakiegoś powodu jednak są ci międzynarodowi wykładowcy. Więc musieliby przeszkolić, doświadczyć i tak dalej bardzo, bardzo dużą jakby kadrę, żeby to wyszło. Więc to jest operacja na 3, 5,
może i więcej lat, jeśli coś takiego miałoby się wydarzyć. Tak, także jeszcze się nie martwić. Oczywiście warto korzystać z tego, że w tej chwili na przykład uczelnia musi prosić o certyfikację programu co 6 lat. W związku z tym w tej chwili programy, które były certyfikowane lub są certyfikowane w tym roku, to znaczy, że na przyszły rok na pewno się otworzą. Więc trzeba mieć to na uwadze. Mój program na przykład był recertyfikowany w tym roku, w związku z tym, znaczy w zeszłym roku. To znaczy, że przez najbliższe jeszcze 4 lata będzie otwarty w tej formule. I nie można tego tak po prostu odciachać, ale są programy, które będą zmieniać certyfikację na przykład w przyszłym roku albo za 2 lata i trzeba mieć to na uwadze. Ok, jeżeli jest to program anglojęzyczny, jeżeli Wilders będzie miał faktycznie rząd, to czy ten program dostanie certyfikację w obecnym kształcie? Czy na przykład nie będzie ograniczenia liczby przedmiotów po angielsku, bo to jest kolejna rzecz, którą mogą zrobić. Na przykład w tej chwili u mnie na wydziale większość przedmiotów fakultatywnych jest po angielsku, natomiast już uniwersytet zapowiedział, że w przeciągu 2-3 lat ta liczba będzie zmniejszona o połowę, czyli będzie mniej opcji do wyboru. Także warto działać już, jeżeli to jest kwestia zastanawiania się nad tym, kiedy aplikować na studia, czy warto już, czy może lepiej zostać w Polsce jeszcze na rok, albo na 2, a potem warto korzystać z tego, że w tej chwili Holandia jest wciąż jeszcze w takim stadium pełnej dostępności anglojęzycznej. Ale a propos języka, i język w pakiecie. Nie wiem, czy ktoś tutaj wie, jak działają studia we Włoszech. Natomiast we Włoszech na przykład dostępna jest medycyna po angielsku, natomiast od pierwszego roku trzeba uczyć się bardzo intensywnie języka włoskiego, dlatego że jak tylko dochodzi praca z pacjentem, to studia są już prowadzone w języku włoskim. Holandia ma bardzo podobny pomysł. To znaczy te wszystkie projekty, które były przedstawiane do tej pory, były przedstawiane jako nie formuła kompletnego zamknięcia Holandii na studentów zagranicznych, ale większej integracji do tego, żeby zachęcić ich, żeby zostali, żeby była większa też chęć na to, żeby mieli pozycję na rynku lepszą, dlatego że nie mówiąc po holendersku, ta pozycja jest oczywiście słabsza. Nie słaba, bardzo dobra, ale słabsza w stosunku do Holendrów, którzy mówią po holendersku i po angielsku. Więc Holandia zaproponowała język w pakiecie, naukę holenderskiego za darmo. I jest to, well, jak dla mnie, opcja bardzo atrakcyjna. Ja na naukę holenderskiego wydałam 1000 euro. Gdybym mogła to samo dostać za darmo w pakiecie przy mojej edukacji, byłabym z tego powodu bardzo zadowolona. Co więcej, jeżeli chodzi o programy magisterskie, Holandia zaproponowała, żeby w ogóle język holenderski był za punkty, to znaczy za punkty edukacyjne, normalnie częścią programu. Niedużo, 2 albo 4, ale wciąż jest to jakaś po prostu opcja tak zwanej łatwej oceny, łatwego zaliczenia przedmiotu. Także dla mnie byłaby to na przykład motywacja, żeby się tego holenderskiego w końcu nauczyć, bo ja jestem jednym z tych okropnych przypadków, który jest 1,5 roku i po prostu holenderskiego nie miał kiedy się nauczyć. Bo i nie ma za co, bo takie po prostu programie, 600 euro. Tak, ale na przykład u mnie na uniwersytecie na start dostaje się 12 ECTS-ów do wykorzystania na kursy językowe. No i oczywiście jest to bardzo fajna opcja, tylko że trzeba wziąć pod uwagę to, że takie lekcje holenderskiego albo ci pasują, albo ci nie pasują. I niestety mi ani lekcje holenderskiego, ani lekcje hiszpańskiego, które zdawałam na maturze i po prostu nie chciałabym go stracić, żadne mi nie pasowały, zawsze nachodziły mi na któreś z obowiązkowych zajęć, no a wiadomo, że jestem na studiach, żeby zdać studia. O to mi chodzi najbardziej, więc nie będę omijała obowiązkowych zajęć swoich psychologicznych na rzecz języka. A wydaje mi się, że gdyby taki język był po prostu właśnie albo jako część kursu na ECTS-y, albo nawet jako obowiązkowy kurs bez ECTS-owy, to po prostu byłaby motywacja. I to jest też fajne, że na przykład z holenderskim bardzo łatwo jest znaleźć potem staż, pracę tak, taką nawet biurową, studencką, part-time, bo bądźmy szczerzy, jeśli teraz chodzi o studentów tutaj, jeśli chce mieć pracę na miejscu, nie mając języka holenderskiego w ogóle, to zostaje mi praca fizyczna, albo w fabryce, w magazynie, albo jako kelnerka, pomoc kuchenna. No mało jest takich opcji pracy jakby stacjonarnej, nie online, w Holandii bez języka holenderskiego dla studentów, przynajmniej w Tilburgu. Ja na przykład jedyną pracę tutaj w Holandii, jaką sobie znalazłam, to jest dawanie korepetycji osobom z mojego kierunku, z moich przedmiotów. No i to jest oczywiście online, no bo mój przedmiot jest po angielsku, kierunek, więc to w ten sposób, ale większość moich znajomych, no to ich prace takie dodatkowe, takie part-time właśnie, żeby osiągnąć te granty, te stypendia, no to są prace restauracyjne, magazynowe, takie rzeczy. Więc jeśli ktoś ma, tak jak na przykład mamy w Polsce znajomych, którzy pracują
nie wiem, w biurze, na recepcji czy coś, no to wtedy jednak ten holenderski by się przydał. Tak, no a Holandia chce właśnie doprowadzić wszystkich studentów do znajomości języka holenderskiego na poziomie B1, także na poziomie komunikatywnym. Takie były propozycje, więc nie było propozycji pod tytułem, jak nie mówisz po holendersku, to nie możesz aplikować na studia, tylko możesz aplikować, możesz się dostać, będzie się trzeba uczyć. Czy to będzie w przyszłym roku? Nie. Czy to będzie za 2 lata? Może. Więc znowu, czy już się martwić? Jeszcze nie, bo jeszcze nie wiemy. Także jeszcze jest czas. No właśnie, póki na to czas, warto sobie zadać to pytanie, kiedy jest czas na studia, czy to już patrzeć na to, jakie są możliwości dostępne w tej chwili po prostu w Holandii. Bo to się w najbliższym czasie mówimy przynajmniej o około roku, nie zmieni. Te programy, które są dostępne w rekrutacji na przyszły rok, już w tej rekrutacji będą w obecnym kształcie. I nikt od nikogo nie będzie wymagał tych wszystkich zmian, o których mówiłyśmy wcześniej, jeżeli ktoś aplikuje na studia w tym roku. To będzie dotyczyło przynajmniej przyszłych studentów. Tak, to właśnie większość osób zainteresowanych i znających się mówi, że najwcześniej to będzie rok 2025-2026. Wiele też zależy od tego, kiedy ta koalicja się zawiąże, bo jeśli to będzie tak samo jak z poprzednią koalicją, że nam to zajmie 7-8 miesięcy, to może to będzie roki 26-27. Z kim będzie ta koalicja? Bardzo tu jest wiele niewiadomych, więc w tym momencie po prostu nie ma co spekulować, nie ma co się nakręcać, nastawiać, że już Holandia się zamyka, stawiają mury, wyrzucają. Absolutnie nie ma czegoś takiego. Na razie, jeśli aplikacja jest do stycznia na kierunki numerus fixus albo do maja na kierunki nie numerus fixus, to przebiega tak jak przebiegało rok temu, 2 lata temu, 5 i 7. To jest dokładnie ten sam proces i tutaj, tak jak Zuza mówi, jeśli aplikujemy teraz, to się nie martwimy, będzie tak samo. Jeśli się zastanawiamy, warto rozważyć aplikowanie teraz, bo to jest w jakiejś znanej nam formie. Tutaj nie ma co się spodziewać niespodzianek. Tutaj jest jak jest i o tym my możemy mówić na pewno, co będzie w tym roku, bo to po prostu jest do przewidzenia na 100%. Tak, i w zasadzie chyba teraz możemy przejść do pytań, prawda? Tak. Tak, i ja bym chciała odnieść się do pytania, które tu się pojawiło poza trybem Q&A. Mam nadzieję, że w 2025 nie będzie wymogu języka holenderskiego przy aplikacji. Takiego wymogu najprawdopodobniej w ogóle nie będzie na kierunki anglojęzyczne, dlatego że byłoby to kompletnie nieuzasadnione i była to by kompletnie nieuzasadniona dyskryminacja na tle narodowościowym, która jest nielegalna w prawie unijnym. Bardzo mało prawdopodobne, że coś takiego by się wydarzyło. Także tym nie warto się martwić. Może być tylko wymóg nauki tego języka później. Ale to też nie w przyszłym roku, może dopiero za 2 lata. Okej. To jedziemy. Dobra, od góry. Tak, od góry. Czy na psychologię trzeba mieć matematykę HL, czy SL wystarczy na programie IB? To zależy od tego, na jaki uniwersytet się aplikuje. Bo to nie ma tak, że psychologia w Holandii jest jedna, po prostu działa w różnych miejscach. Psychologii w Holandii jest 10 bądź 11, jeśli mnie pamięć nie myli. Każda ma troszkę inne wymagania. Z zasady na psychologię matematyka SL wystarczy. Ja sama zdawałam matematykę AI SL, która jeśli ktoś zdaje IB, to wie, to nie jest trudna matematyka. To nie jest matematyka dla umiejących matematykę. To jest głównie statystyka i właśnie jeśli chodzi o matematykę na psychologii, to o statystykę głównie chodzi. I to statystykę raczej prostą. Więc wydaje mi się, że SL powinien wystarczyć, ale nie gwarantuję. W Tilburgu na pewno wystarczy. Jeśli chodzi o inne uniwersytety, warto sprawdzić to na wymaganiach konkretnego uniwersytetu, zadzwonić, albo to zwykle powinno być wszystko na stronie. Czy na psychologię trzeba zdawać egzamin z matematyki? Nie. Jeśli jest się Polakiem po maturze IB albo polskiej maturze, albo maturze European Baccalaureate, chociaż tego w Polsce za bardzo nie kojarzę, nie, ponieważ przynajmniej w Tilburgu, ale też na wielu innych uczelniach, wymogiem uczestniczenia w kursie bez takiego testu jest to, że miało się matematykę w ostatnim roku nauki w liceum albo jako jeden z przedmiotów maturalnych. I to jest dlatego, że w Polsce akurat u nas matematyka jest obowiązkowa, ale nawet w Polsce przed 89, a też w innych krajach obecnie,
są takie kraje, że można wybrać sobie na przykład historię albo matematykę. No i wtedy taka osoba, która wybrała historię zamiast matematyki, czy w ogóle cokolwiek innego zamiast matematyki, taki egzamin musi zdawać i to nie jest egzamin przy wejściu, tylko przynajmniej w Tilburgu, jest to osobny kurs obejmujący pierwszy semestr i jeśli ten kurs się przejdzie i zda, no to można kontynuować swoją naukę. Ale jeśli zdaje się polską maturę, bardzo, bardzo mała szansa, że któryś uniwersytet o to poprosi, bo po prostu no, my maturę mamy podstawową czy rozszerzoną. Nauczanie w Polsce jest naprawdę na wysokim poziomie. Może to się nie wydaje jakoś i myślimy sobie, a ta Polska, taka malutka Polska, Polska ma super edukację. I jak ja tutaj rozmawiam z niektórymi ludźmi i oni mówią, że widzieli na przykład, nie wiem, odchylenie standardowe po raz pierwszy na pierwszym roku studiów i ja myślę, matko jedna, ja to miałam drugi liceum, już tak śmigałam. Naprawdę, Polska ma dobrą edukację, więc proszę się o to nie martwić. Czy ważne są oceny z 11 i 12 klasy IB, czy raczej wyniki z matury? Najpierw ja powiem o tym, co wiem, jak jest w Tilburgu i jak jest w Leiden, bo aplikowałam również do Leiden i do Rotterdamu. Potem Zuza, możesz wypowiedzieć się, jak jest z twojego doświadczenia. Raczej chodzi o oceny, a wyniki z matury liczą się głównie po to, czy zdałeś tę maturę, czy nie. Przynajmniej ja dostałam taki conditional letter po mojej aplikacji. Numerus fixus też się rządzi troszkę innymi prawami, czyli po przejściu testu, po otrzymaniu numeru, takiego właśnie numeru jakby ustawionego. Ja zaakceptowałam swoją pozycję i dostałam list. Droga Pani Kaju, jest Pani przyjęta na te studia, jeśli dostarczy nam Pani dyplom z danej matury. Czyli to jest matura zdana, nieważne czy na IB na 28 czy na 45, ona ma być zdana. Wydaje mi się, że z matury polskiej to jest też, że ma być ona zdana, czy raczej to nie są procenty faktycznie z przedmiotów. To chyba chodzi po prostu o to, żeby mieć ukończone to liceum, ukończone ostatni etap nauczania w swoim kraju. Także tak, ja mam aplikantów też z polską maturą, bo ja sama też miałam IB, więc trochę to inaczej, ale mam też aplikantów z polską maturą, którzy się dostali na studia w Holandii. Tak, tak. I w zasadzie oceny są ważne, zanim się dostanie list, a jak już się dostanie list, to można kompletnie je ignorować. Najważniejsze tak. Jest to, co my w Edukat nazywamy profilem aplikanta, czyli dla holenderskich uczelni to jest kompletnie odwrotnie niż w Polsce, ale dla holenderskich uczelni ważniejsze jest, kim się jest i jaki się ma plan na siebie, pomysł na siebie i dlaczego się na te studia właśnie idzie. Coś, co na prawie, nie wiem jak jest na psychologii, natomiast na prawie bardzo ważny jest matching dla wielu uczelni. Matching to jest dopasowanie się do danego. U nas jest to na innych kierunkach, ale też znam tę procedurę. Tak. I to jest o wiele ważniejsze, list motywacyjny, prezentacja siebie, CV, bo w niektórych uczelniach nie ma listu motywacyjnego, wtedy CV, tak, to jest ważniejsze. A w niektórych jest i to. To jest ważniejsze niż oceny, chociaż oczywiście fajnie, jak oceny są przyzwoite na tym pierwszym etapie, czyli w tym pierwszym semestrze, teraz czwartej klasy liceum lub piątej klasy technikum przed maturą, bo to są te oceny tak zwane cząstkowe, które oni bardzo często proszą. Oceny semestralne, oceny przewidywane i to jest ważniejsze niż te faktyczne wyniki matury, więc jeśli ktoś się stresuje tym, że matura może mu nie pójść dobrze, bo się stresuje na egzaminach, to nie warto się tym aż tak bardzo stresować, bo odwrotnie niż w Polsce, ważniejsze jest to, jaką pracę wykonamy przez całe liceum, albo przynajmniej w ostatnim roku, niż to, jak pójdzie nam w maju na sali gimnastycznej naszej szkoły. Dokładnie tak. Czy international business jest trudnym kierunkiem i ciężko się na niego dostać? Tutaj warto zaznaczyć, że international business na różnych uczelniach jest albo programem numerus fixus, albo nie. W Tilburgu na przykład nie jest. Czyli to znaczy, że nie ma żadnej z góry jakby bardzo sztywno przewidzianej liczby osób, która na taki kierunek ma się dostać. Na przykład na psychologię w tym roku u mnie jest to 700 osób, ani jednej więcej, ani jednej mniej. Natomiast na IBA, czyli International Business Administration w Tilburgu, to czy zaaplikuje 400, czy zaaplikuje 350, czy zaaplikuje 570, jeśli się nadaje, jeśli właśnie twój profil aplikanta jest zgodny z misją tego kierunku, misją tego uniwersytetu, to się dostaniesz. Czy jest trudnym kierunkiem? Tutaj akurat mogę się troszkę wypowiedzieć, bo mój chłopak studiuje razem ze mną na moim roku, tylko że właśnie International Business. No i cóż, on daje radę. On jest też absolwentem warszawskiego liceum, jednego z lepszych, ale nie powiedziałabym, że jest wybitnym geniuszem, który po prostu nie uczy się w ogóle. Oczywiście, że się uczy się dużo, ale to nie są przedmioty nie do zdania, przynajmniej w Tilburgu.
wszystko da się zrobić. Tutaj jest bardzo fajna formuła, że są i zajęcia, czyli tutoriale, i wykłady. Nie ma tak, że tylko ci każą zakuwać albo tylko ci każą robić. Jest dużo właśnie fajnych przedmiotów, też trochę nie takich stricte biznesowych, tylko na przykład communication skills, na przykład presentation skills, na przykład HR, jakieś takie różne rzeczy około biznesowe, czyli w ogóle ciężko powiedzieć, czy jakiś kierunek jest trudny. Każdy kierunek może być trudny i może być łatwy, to też zależy od tego, czy nas to interesuje, bo jeśli idzie się na biznes tylko dlatego, że tak wypada, że ktoś nam każe, że ktoś nalega, że siostra była i jej się podobało, no to może to nie jest dla nas. Jeśli to jest nasze wymarzone miejsce i nasz wymarzony kierunek, to nawet jeśli będzie trudno, wydaje mi się, że ta motywacja będzie. Więc to ciężko stwierdzić, a bardzo tak technicznie mówiąc, czy ciężko się dostać, na pewno trochę trudniej dostać się na te kierunki, które są opatrzone numerus fixus, bo tam po prostu jest ograniczona liczba miejsc. Ale też to nie jest tak, że się nie da, że to jest milion aplikantów, 100 miejsc i się nie dostaniesz. Także warto próbować, to na pewno. IB nie jest konieczne, może być polska matura. To nie ma znaczenia. Kropka. I od razu odniosłam się do takich pytań, które chyba można załatwić troszkę naraz, to znaczy koszty studiów na przykład, lub stypendia, lub jakie konkretnie warunki decydują o przyjęciu na studia, to są kwestie indywidualne. Koszty studiów zależą od uczelni. Większość jest to powyżej 2000 euro rocznie, ale nie więcej niż 2500 euro rocznie. Takie są koszty czesnego na studiach. Co decyduje o przyjęciu? To zależy od kierunku. Na prawo list motywacyjny, na psychologii są testy dodatkowe, które trzeba wziąć. Tak, na przykład na profil, na takie kierunki artystyczne, humanistyczne, na przykład jakieś online media, culture, to jest zwykle list motywacyjny z kolei i CV. No bardzo wiele zależy właśnie, tak jak Zuza mówi, od kierunku, bardzo ciężko powiedzieć, co trzeba. Trzeba się dowiedzieć po prostu i właśnie tym może pomóc mentor, tym może pomóc strona, znajomi. Po prostu trzeba zobaczyć dokładnie, jak to jest, bo to też jest duża różnica jednak w aplikacji. Ja tak pamiętam, jak aplikowałam ja i mój chłopak, on na biznes, ja na psychologię, to były całkiem inne daty, prawie że całkiem inne dokumenty, więc to jest bardzo indywidualna kwestia. Tak, wyniki na studia nie są dostępne w tym samym czasie, to jest indywidualne i dziękuję bardzo za udostępnienie grupy dla studentów w Holandii, bo to było kolejne pytanie, czy jest grupa dla studentów w Holandii, gdzie można się dowiedzieć czegoś, poznać doświadczenia ludzi. Tak, mamy taką grupę naszą edukatową, jest na czacie, można ją tam znaleźć. I ja jeszcze chciałam się odnieść szybciutko do tego, czy są wyniki przyjęcia w tym samym momencie, ogólnie nie. Ale numerus fixus ogłasza swoje listy tych właśnie numerów 15 kwietnia, zawsze. 15 kwietnia dostajesz numer, którym jesteś i jeśli jesteś w pierwszej 500, 600, 700, zależy od tego, jaką ma zasobność twój kierunek, to dostajesz od razu ofertę zaakceptowania tego miejsca lub nie. Jeśli jesteś na dalszym miejscu, wtedy czekasz. Czyli ten conditional letter się pojawi w różnych momentach. Jedyne, co jest stałe, to jest po pierwsze data aplikacji na numerus fixus 15 stycznia. Mówię głośno i wyraźnie, bo już się zbliża, więc jeśli ktoś jeszcze myśli, to szybciutko. I potem jakby ogłoszenie tego numeru 15 kwietnia, skoro świt. To są takie dwie stałe daty. Reszta zależy od tego, kiedy się zaaplikuje. Jeśli zaaplikujesz w marcu, dostaniesz prawdopodobnie w kwietniu. Jeśli w czerwcu, prawdopodobnie w lipcu, bo w czerwcu też kilka kierunków jest do czerwca, ale bardzo mało. Większość kierunków w ogóle jest do 1 maja. To jest ważna data. Ale tak, 1 maja też ważna data. Parę kierunków jest do 1 czerwca, ale to jest naprawdę niewiele. Naprawdę niewiele, są zwykle małe kierunki, więc lepiej się tym nie sugerować, to jest wyjątek. Data taka właśnie, punkt zaczepienia 15 stycznia, 1 maja. To są dwie ważne daty. Tak. I z doświadczeń aplikowałam 19 grudnia 2021 roku i 7 chyba stycznia czy 8 stycznia wiedziałam, że dostałam się na studia. Więc a fajnie ja aplikowałam. Z 8 grudnia dowiedziałam się dopiero 15 kwietnia, jeśli chodzi o psychologię, a jeśli chodzi o inne kierunki, było to około lutego, marca. Więc to też jest dość szybko. Więc to
To tak, jeżeli chodzi o kwestie stypendiów, to jest kwestia indywidualna i tak jak z Kają wspomniałyśmy, nie ma ogólnie popularnych form stypendium ogólnokrajowych, na przykład nie ma stypendiów rektora, nie ma stypendiów naukowych. Takie instytucje są bardzo rzadkie, zależą od uczelni, łatwiej je znaleźć poza uczelniami, w fundacjach, ale też dla studentów z Polski te możliwości stypendiów w sensu stricte będą bardzo ograniczone, bo jesteśmy traktowani tak samo jak inne kraje Unii Europejskiej, czyli państwa bardzo rozwinięte. Czyli tak, czyli praktycznie jak holenderscy bracia i siostry, no bo w zasadzie równy tak. poziom nam przypisują. Czy matura z IB, czy z maturą IB, nie trzeba dostarczać już certyfikatu językowego? Nie trzeba. Także na IELTS nie ma co wydawać. Natomiast jeżeli chodzi o polską maturę, ja walczę o moich aplikantów, w tej chwili już prawie idę do sądu, także może się za pół roku ktoś dowie, że już poszłam do sądu, dlatego że w tej chwili na większość uczelni, Maastricht nie, ale większość uczelni wymaga certyfikatów językowych nawet przy maturze dwujęzycznej, anglojęzycznej w Polsce zdanej, o co ja walczę w tej chwili, nawiasem mówiąc, z Tilburgiem, tłumacząc im, że jest to właśnie karty praw podstawowych i jest to dyskryminacja na tle narodowościowym, dlatego że takich certyfikatów Niemcy przedstawiać nie muszą. W związku z tym w tej chwili ja się biję z uniwersytetem, ale na razie jedyne, co nie walczyłam, to że studenci z Malty nie muszą. Bo studenci z Malty, a nie przecież, musieli. Tak, ale no niestety muszą, póki co IELTS lub cambridge'owski egzamin obowiązuje na większość uczelni, więc no póki co status quo jest taki, że tak. Ale wierzymy wszyscy w Zuzę, że wywalczy dzielnie, że nie. Bardzo grzecznie się stało. Może pójdę do sądu. Te prawa... Dobra, teraz zaczynamy serię pytań mieszkaniowych, bo ich jest dużo. Czy jeśli dostanę się w kwietniu i znajdę mieszkanie, to czy właściciel będzie oczekiwał płatności już od maja, czy od września i zaczęcia studiów? To zależy. Jeśli znajdziesz właściciela, który na przykład do sierpnia ma jeszcze poprzedniego swojego lokatora, który już ogłosił mu chęć wyprowadzki, to bardzo możliwe, że tak, że on dopiero od września będzie chciał tej płatności i wprowadzenia, ale bądźmy szczerzy, jakby no tak samo jak dużo jest chętnych, tak dużo jest też chętnych właścicieli mieszkań na zarobek, więc mało któremu się tak opłaca, że na przykład ma puste mieszkanie, chce je wynająć, ktoś przyjeżdża w maju i mówi dobra, to ja będę we wrześniu. No oni nie chcą mieć tej 3-miesięcznej luki w braku przychodu z czynszu i z opłat wynajmu. Więc niestety jest szansa, że nie. Są właśnie strony, agencje, które wynajmują mieszkania takie po prostu jakby no accommodation, to nie są mieszkania, takie właśnie studia studenckie, na które są na przykład zapisy w maju, a zaczynają się dopiero od lipca, sierpnia czy września. Więc prędzej powiedziałabym, że taka opcja, że dopiero, że rezerwujemy wcześniej i mieszkamy później, to będzie właśnie z takimi typowo studenckimi inwestycjami, jakimiś takimi akademikami prywatnymi, to wtedy może jest taka opcja. Nie liczyłabym na to z panem tam Janem Bandonkiem, który po prostu jest prywatną osobą i wynajmuje takie mieszkanie. Oni raczej nie będą chcieli przepuścić okazji na zarobek od razu. Gdzie szukać organizacji lub osób, które pomagają sprawdzić umowę od strony prawnej? W przypadku Maastricht na oficjalnej stronie miasta, gmina... Tilburgu chyba też. ...informuje. Można też po prostu wpisać takie miejsca. Free Legal Help Netherlands. Tak, albo Free Legal... Tak, albo na przykład są też takie specjalne agencje, które zajmują się housing help, czyli tam na przykład w Tilburgu to jest Hurtin. Tak, ogólne Hurtim jest ogólnoholenderski. Tak, ogólnoholenderskie, no właśnie, więc na przykład ten Hurtim jest. U nas na przykład też uniwersytet ma całą zakładkę, jak bezpiecznie wynająć mieszkanie i tam oni też wspominają o takich organizacjach, więc warto zorientować się też po prostu w kontakcie z własnym uniwersytetem, w miejscu, w którym to mieszkanie ma się znajdować. Oni też podpowiedzą i wydaje mi się, że nawet jak nie podpowiedzą w stricte jakiejś strony, to tam się można zadzwonić po prostu, no ci ludzie jednak tu mieszkają, żyją, pracują, więc może też po prostu wiedzą. Więc warto pytać. Tak, i pytać to jest też studentów i mentorów. Na pytanie, gdzie znaleźć agencje mieszkaniowe?
tak samo. Czyli na stronach gmin, na stronach uniwersytetów, takie oficjalne źródła informacji są lepsze niż gdzieś inne źródła informacji. Linki do stron z oficjalnych rządowych albo uniwersyteckich miejsc. To jest gwarancja. Ale dobrym pomysłem jest też spytanie studentów wyższych lat, którzy po prostu może znają jakiegoś superlandlorda, który zwalnia mieszkanie. Albo znają, wiedzą, że na przykład w jakiejś tam, jakaś tam inwestycja się buduje i będzie gotowa na za rok. To też sami jest zwalniają mieszkanie. Warto dopytać. Tak, dokładnie. Na przykład moja znajoma dokładnie tak znalazła swoje mieszkanie na ten rok, piękne tuż koło kampusu, bo po prostu jej znajoma, która skończyła licencjat, się wyprowadziła. I powiedziała, ej, słuchaj, Baśka, mam dla ciebie mieszkanie. I ma, proszę bardzo. Także tak. Jaka jest sytuacja mieszkaniowa w Staw Miasto? W Tilburgu jest tak, że da się znaleźć, ale trzeba poszukać. Prawdopodobnie w innych miastach też. To bardzo zależy od miasta. Ja wiem o Tilburgu, Zuza wie o Maastricht. Było też tam pytanie o Delft. Delft akurat jest o tyle, powiedzmy, problem i nie problem. Sam Delft jest miastem praktycznie wyłącznie studenckim. Tam mało co innego się dzieje. Więc tam jest bardzo duży popyt na takie mieszkania. Ale plus w tym jest taki, że odległość metrem tudzież pociągiem 15 minut jest od Hagi i od Rotterdamu, gdzie się dzieje troszkę więcej. Więc też warto patrzeć, jeśli jest już totalny kryzys w miejscu docelowym, gdzie można dojechać pociągiem w ciągu pół godziny, albo nawet 40 minut, jak ktoś jest bardzo ambitny, i szukać tam. Bo tutaj dużo ludzi tak mieszka, tak żyje, że na przykład mieszka w miejscowości A, a studiuje w miejscowości B, oddalonej o 45 km, bo tu jest po prostu bardzo fajna siatka połączeń pociągowych. Tak, w Limburgii, czyli Limburgs, bardzo dużo ludzi mieszka w Belgii i w Niemczech. Mm-hmm. W Belgii mieszkania są średnio o połowę tańsze. Tak, dokładnie. No tam jedyny minus jest taki, że nie ma tego meldunku wtedy. Tego, tak, ale można mieć meldunek w Belgii. Tak, też i też ja widziałam, że na stronie no jakby Hemente Tilburg i w ogóle, no bo my właśnie Tilburg, czyli Brabancja Północna, do Tilburga z Belgii się jedzie autem pół godziny, może autobusem godzinę, więc tutaj też jest ogromna ilość ludzi z Belgii i w pracy, i nawet, no nie wiem, mijając codziennie auta, no to belgijskich jest minimum 25%. I jest coś takiego, że jakby meldunek na terenie Belgii, ale ważny jest też w Holandii. Jest coś takiego, to trzeba by się dowiedzieć, jeśli byłaby taka sytuacja, że mieszkałby ktoś w Belgii albo by się tym interesował. Jest coś takiego, to się nazywa chyba RNI. Nie BSN, tylko RNI. Coś takiego. RSI. Nie wiem, bo ja akurat nie mieszkam w Belgii, ale wiem, że moim znajomym mieszkającym w Belgii w ogóle meldunek w Belgii bardzo się opłaca, bo bardzo łatwo jest o obywatelstwo później. Więc tutaj się trzeba szybko pomęczyć. Także to też jest opcja. Tak samo Niemcy, też opcja. Tak, więc jeśli chodzi o sytuację mieszkaniową praktycznie w dowolnym mieście, warto orientować się też na sytuację mieszkaniową w miastach okalających to miasto, bo może tak się zdarzyć, że już 30 km dalej będzie trochę lepiej. I to nie jest wcale duży problem. Pociągi jeżdżą szybko, kraj jest malutki. Znam osoby, które mieszkają w Utrechcie, a pracują w Hadze. Da się, bez problemu, więc tak. Mhm. Czy jeśli jest się w klasie 11, czyli w przedostatniej klasie, czy można aplikować, czy najwcześniej można zacząć w klasie 12 DP, czyli w roku poprzedzającym bezpośrednio studia? Według mojej wiedzy aplikujemy dopiero tuż przed rokiem, kiedy chcemy zacząć. Inaczej się nie da, dlatego że aplikujemy przez studie link i nie będzie otwartego kierunku do aplikacji na za 2 lata. Tak. Jest tylko kolejny rok. Tak, oni od października roku A otwierają na kierunki, które zaczynają się albo w lutym, albo we wrześniu roku następnego, czyli w tym październiku, który był 2 miesiące temu, otwarty został ten link na kierunki z intake'iem lutowym, to są zwykle mastery, bardzo rzadko są licencjaty lutowe, i wrześniowym, czyli po prostu nie będzie tego kierunku jeszcze w katalogu, bo właśnie nowe kierunki powstają, stare kierunki się zamykają, są różne jakieś tam szachermachery w tych kwestiach. Ile punktów trzeba uzyskać na IB, żeby dostać się na ekonomię do Tilburga? I tu właśnie tak jak mówiłam i tak jak Zuza też podkreślała, to nie o maturę chodzi. Czyli
Bardziej chodzi o to, jakie masz oceny w klasie pierwszej DP i drugiej DP, a konkretnie pierwszej DP świadectwo jakby ostatniej klasy, jakby świadectwo na koniec roku i predicted grades albo jakby oceny śródroczne w drugiej DP, bo tak jak mówię, dostaje się conditional letter, dzień dobry panie Tomaszu, proszę wysłać nam zdaną maturę. Na moim kierunku była dziewczyna, która miała z IB 28 punktów, ja miałam 44, siedziałyśmy w jednej ławce. Więc to nie jest kwestia punktów, to jest bardziej kwestia ocen, które się ma wcześniej. Czyli ciężko stwierdzić, najlepiej po prostu zdać maturę. I tyle. Jakie są koszty wynajmu? No to tak jak po pierwsze, warto zaznaczyć, znowuż, to zależy od miasta, od odległości od uczelni, od odległości od sklepu, bardzo jakby różnych tych, od stacji kolejowej. Ja bym powiedziała, Zuza, popraw mnie, jeśli uważasz inaczej, że pokój to będzie 350, 650, może 550, potem studio 600, 1000 i mieszkanie takie normalnie z osobnym pokojem, no to będzie 900 w bardzo optymistycznym scenariuszu do Nie. Gdzie, mieszkanie to jest 1500 euro. W tej chwili. Właśnie to zależy. Wiem, tak, dlatego że ja wynajmuję mieszkanie. To zależy, jakie mieszkanie. Ile sypialni, tak. W jakim miejscu. Na przykład ja teraz mieszkałam w czymś, co było powiedzmy mieszkaniem, no bo to miało osobną sypialenkę, bo to sypialnia nie była, to była sypialenka, łazieneczka i kucheneczka, ale osobne, wszystko własne. Tak. I to było 1140 euro. Tak, co dzieliłam z chłopakiem, więc wychodziła taka sumka, 570 na osobę, to było super. Moja koleżanka mieszkała piętro niżej, to było studio, ale bardzo duże i to było 900 równiutko. Więc też tak, można, a teraz wynajmuję mieszkanie z osobną sypialnią, całkiem nawet fajną, za 850 w Tilburgu. Osobne normalnie mieszkanie, osobna sypialnia, osobna łazienka, osobna kuchnia. Wow. Także bardzo różnie. Takiego luksusu chyba nie ma w Maastricht, bo nie znam nikogo, bardzo jest tego zazdrości. 900 euro z rachunkami. No myślę, że założenie, bardzo bezpiecznym założeniem jest założyć sobie taką górkę i powiedzieć sobie, w pierwszym roku na studia mam 600 euro miesięcznie na mieszkanie. I wtedy to powinno się spokojnie dać radę. Okay. Dobra, ostatnie pytanie, a jeszcze chciałam powiedzieć koszty wynajmu bardzo szybko. Jest coś takiego jak dofinansowanie na wynajem, Huurtoeslag. Ja nie znam holenderskiego, więc poprawię wymowę. Jeśli nasz czynsz nie przekracza jakiejś kwoty, można ubiegać się o zmniejszenie go znacznie. Że wtedy płacimy 300, 400, 500, to są bardzo fajne kwoty, ale to ma określone warunki. I ja z tego osobiście nie korzystałam, więc też ciężko mi się o tym wypowiadać. Wiem, że coś takiego jest. Dobra, ostatnie pytanie. Tak. Czy wykłady w języku angielskim są do ogarnięcia przez osobę z dobrym angielskim? Tak, jak najbardziej. Kropka. Tak. Ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że niektórzy moi wykładowcy mają trochę gorszy angielski niż ja, a oni uczą i są doktorami swoich nauk, więc da się. Zdecydowanie się da. Tak. Plus, no, w takim razie, jakie oceny trzeba mniej więcej mieć? To już całkiem ostatnie pytanie, bo musimy zawijać. To zależy. No, bardzo mi ciężko stwierdzić. No. To też nie o same oceny chodzi. Tak jak mówiła Zuza, to nie o same oceny chodzi, nie chodzi im o cyferki, chodzi im o to, jakim ty jesteś człowiekiem, czy ambitnym, czy zaangażowanym, czy pasjon, jakby zapasjon, jakby, jak się mówi, passionate, z pasją do tego, co chcesz robić. Nie o same cyferki chodzi. Wiadomo, że lepiej by były lepsze niż gorsze, ale sądzę, że uczeń czwórkowy, czyli IB czwórkowo-piątkowy nie powinien mieć problemu. Ale nie wiem. Zuza, jak ty uważasz? Uważam, że to zależy, jest odpowiedzią na to pytanie i to tak, bardzo, to bardzo, bardzo zależy. Nie ma odpowiedzi na to pytanie jednoznacznie piękne. Chciałabym ją dać, ale jej nie ma. Dobra, moi drodzy, kończymy ten webinar, bo trwa już 20 minut dłużej niż zaplanowane. Oczywiście bardzo się cieszę, że się udało na tak dużo pytań odpowiedzieć, ale jak wiadomo, nigdy nie jest tak, że się uda odpowiedzieć na wszystkie, więc daję tu jeszcze raz przycisk, który umożliwia to, żeby się u nas umówić na zupełnie bezpłatną konsultację, więc
Bardzo Państwa do tego zachęcam, no bo właściwie darmowa możliwość otrzymania informacji o studiach w Holandii kolejnych, więc czemu by nie skorzystać. Tak jak mówiłam, wszyscy, którzy byli dziś na webinarze, dostaną 5% rabatu na usługi u dziewczyn związane z aplikacją na studia w Holandii. Podkreślę jedną bardzo ważną rzecz. W związku z tym, że ten deadline na numerus fixus jest już 15 stycznia, to takie zapisy przyjmujemy do końca grudnia. A proszę wziąć pod uwagę, że tak jak każda inna firma, w okresie świątecznym jesteśmy zamknięci, więc jeśli ktoś jest zainteresowany kontaktem, to proszę o kontakt najlepiej w tym tygodniu lub w tej jeszcze tam 27, 8, 9, no to też jest nadal grudzień. Potem oczywiście będzie można aplikować na kierunki nie numerus fixus, no ale jakby ktoś chciał studiować ekonomię czy psychologię, no to trochę średnio jak do tego 15 stycznia nie zdąży, bo zwyczajnie do tej Holandii się wtedy nie wybierze. Oczywiście obsługujemy też inne kraje jak Włochy, Niemcy czy Austria, które też w podobnych kosztach można w tej Europie ogarnąć, no ale Holandia to jest jednak bardzo specyficzny, bardzo fajny kraj, gdzie też można uczyć się po angielsku i ten język angielski jest u Holendrów na naprawdę wysokim poziomie, więc ja sama choć studiowałam w Anglii, to właśnie taką moją opcją by też była Holandia, bo uważam, że to jest super opcja. Tym pięknym akcentem bardzo Państwu dziękuję za udział. Dziewczyny, ja Wam dziękuję za poprowadzenie webinaru, który uważam, że był bardzo, bardzo ciekawy. On się jutro znajdzie na naszym YouTubie, więc też proszę bardzo w razie czego sobie sprawdzić. Wystarczy wpisać Edukat YouTube i wyskakuje kanał, gdzie są wszystkie nasze webinary, które dotychczas się odbyły. My dziękujemy serdecznie za zaproszenie i tak jak Nina powiedziała, jesteśmy do dyspozycji, można się do nas umawiać na konsultacje, chętnie pomożemy. Super, super. Wielkie dzięki, do widzenia. Dziękuję. Do widzenia, dziękujemy bardzo.